Witam Państwa serdecznie. To już nasze piąte i ostatnie zarazem spotkanie z cyklu audycji poruszających temat uzależnienia. A w dzisiejszej audycji zamykającej ten cykl będziemy mówić o drodze wyjścia z uzależnienia. O drodze, która dla jednych może wydać się śmieszną i bez celu, dla innych natomiast jest to droga nadziei na nowe życie. Przychodźcie do mnie, wy ludzie zapracowani i przeciążeni, ja dam wam wytchnienie. Bierzcie na siebie tylko takie jarzmo, jakie ja dźwigam, a nauczę was nosić je z pogodą ducha i bez skargi. Wtedy znajdziecie wytchnienie, bo to, czym ja was obciążam, udźwigniecie bez trudu. Niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy, Bóg Biblii składa nam ofertę, która wymaga naszej odpowiedzi. Uważaj, bo już stoję przed drzwiami i pukam. Kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do jego domu na wspólną ucztę. Na odgłos tego pukania wpadamy w panikę lub w złość. Naszą pierwszą reakcją jest postawa: no nie, on tutaj jest, a w domu jest straszny bałagan. Nie możemy mu pozwolić, by zobaczył nas w takim stanie. Jeśli wejdzie, to sprawi, że będziemy się czuli jeszcze gorzej. Opanowani strachem zapominamy, że dla Boga nie ma żadnych zamkniętych drzwi. On widzi każde nasze uzależnienie, złe myśli, nasze pełne złości nastawienie nawet do Niego. Jesteśmy pewni, że Bóg jest częścią naszego problemu. Dlatego nie chcemy Jego obecności. Już tyle razy zezwolił na nasz upadek. Nie ochronił nas od bólu. Dlaczego nie dał nam normalnego życia, jakim cieszą się inni? Czujemy, że nie postępuje wobec nas uczciwie. A teraz intuicyjnie wyczuwamy, że On chce naszego serca. Chce sprawować nad nami kontrolę. Zaprosić kogoś takiego to zaprosić wroga. A on ciągle puka. Wie, jak trudno jest nam jemu uwierzyć. Przychodzi z propozycją uwolnienia, pociechy, przebaczenia. Chce z nami bliskiej relacji. Oczekuje, że powiemy: Panie, wejdź, zrobiłem dużo bałaganu, ale proszę, przyjdź i pomóż mi. Gdy zaprosimy Chrystusa, odkryjemy, że nie przyszedłby nas potępić, ani po to, by wymóc na nas kolejne wysiłki i obietnice poprawy. Przyszedł jako wybawca, który czeka na słowa: Tak, Panie, wejdź. Przebacz mi, zmień mnie i rządź mną. Ta oferta Jezusa stwarza nam szansę zmiany. Szansę powrotu do życia poprzez to, że uznamy nasze uzależnienie, nasz ból. Że zaakceptujemy swoją odpowiedzialność za zniszczenie, jakiego dokonaliśmy. Tą szansą jest również prośba o przebaczenie, poddanie się Bogu i okazanie troski o innych. Mamy wyjątkową szansę zmiany naszego serca, gdy ten, który wie o nas wszystko, chce znaleźć się w centrum naszego życia jako Bóg i przyjaciel, którego tak bardzo potrzebujemy. Ta myśl o Bogu, który jest gotów rozpocząć proces zmiany, może napawać nas lękiem. Czy jednak powinniśmy się bać tej zmiany? Przyjrzyjmy się poszczególnym etapom tej zmiany. Najpierw przyznajemy się do tego, że potrzebujemy pomocy. Przyznanie się przed sobą, że nie kontrolujemy swojego życia, jest wystarczająco bolesne. Przyznanie się do tego przed innymi boli jeszcze mocniej. Poprzez powiedzenie innym o naszej walce
odsłoniliśmy prawdę o naszym uzależnieniu. I kolejny raz odkryliśmy, że tak zwani nasi przyjaciele niszczyli nas. Nasze uzależnienie obrabowało nas z właściwych relacji, godności. Zabrało nam przyszłość. W momencie, w którym odkrywamy, jak niemożliwym do opanowania stało się nasze życie, jesteśmy gotowi do przyjęcia pomocy od Boga i innych, abyśmy mogli odzyskać samokontrolę. Odkrywamy, że ból nie jest naszym wrogiem. Uczymy się, że zmartwienie otrzeźwia nasze zmysły. Zdrowy żal pozwala nam zmierzyć się z bólem uzależnienia. Do tej pory chcieliśmy się uwolnić od bólu lub zabić go. Teraz odkrywamy, że nasz ból może przyprowadzać nas do Boga. Odkrywamy, że nasz ból nie musi wpychać nas w ramiona uzależnienia. Uczymy się brania odpowiedzialności za własne decyzje. Zamiast oskarżania innych, zaczynamy widzieć, że to my podejmowaliśmy takie, a nie inne decyzje. Uczymy się brania odpowiedzialności za nasz gniew, za sposoby, jakimi próbowaliśmy zaspokoić nasze pragnienia. Teraz widzimy, że próbowaliśmy chronić się za wszelką cenę, nawet gdy inni musieli ponosić z tego powodu bolesne konsekwencje. Uznajemy swoją odpowiedzialność za zamianę Stwórcy na uzależnienie, które nie mogło wnieść porządku do naszego chaosu, a jedynie pogłębiło nasz problem. Odkrywamy naszą potrzebę otrzymania łaski. Wcześniej dostrzegaliśmy naszą potrzebę otrzymania pomocy. Teraz doszliśmy do przekonania, że jedynie Bóg może uwolnić nas z naszego zniewolenia. Potrzebujemy łaski. Po odkryciu naszego buntu wobec Boga i zła wyrządzonego innym, rozumiemy, że naszą jedyną szansą są przebaczenie i pomoc, na które nie zasługujemy. Gdy szamotaliśmy się w uścisku uzależnienia, każda myśl dotycząca zmiany była przez nas traktowana jak najgorsze zagrożenie. Teraz łaska oferuje nam nadzieję, życie i wolność. Łaska zmienia nasze postrzeganie Boga. Łaska staje się silniejsza niż siła uzależnienia. Stopniowo odkrywamy, że dawca łaski, Bóg, kocha nas. Po raz pierwszy doświadczamy czegoś więcej niż krótkich chwil przyjemności, które prowadziły z powrotem do bólu. Odkrywamy, że mamy wiele powodów do wdzięczności. W momencie, w którym zdamy sobie sprawę z ogromu Bożej dobroci, zaczynamy się z tego cieszyć. Odkrywamy ubóstwo naszej miłości. Uświadamiamy sobie swoje zaślepienie. Upór związany z unikaniem bólu za wszelką cenę. A to doprowadziło nas do utraty kontroli nad swoim własnym życiem. Mimo tego Bóg nas kocha i chce nam pomóc. To rodzi wdzięczność. Odkrywamy, że poddanie się jest sposobem życia. Gdy dotarliśmy do dna i uznaliśmy swoją bezsilność, nasze poddanie się Bogu nie było całkowite. W pewnym sensie było to wymuszone poddanie. Zostaliśmy steroryzowani przez konsekwencje naszych złych wyborów. Uznaliśmy, że jeśli nie zmienimy życia, alternatywą będzie tylko śmierć. Poddaliśmy się, aby ocalić swoje życie. W tym momencie nie uświadamialiśmy sobie, że ta świadomość bycia złamanym może być sposobem życia. Poddanie, którego panicznie się obawialiśmy, stało się drogą, dzięki której pojawiła się pomoc i łaska Boga, które pozwoliły nam odnaleźć w nim nasze spełnienie i bezpieczeństwo. Zaufanie Bogu uwolniło w nas chęć i energię, którą możemy użyć, by pomagać innym. Postanawiamy więc pomagać innym. Uwikłani w nałogu, mieliśmy tak wiele do ukrycia. Byliśmy tak zajęci ochranianiem siebie i ucieczką przed bólem, że nie mieliśmy energii i chęci, by zajmować się kimkolwiek innym. Wszystko kręciło się wokół nas. Gdy doznaliśmy Bożej dobroci, odnajdujemy przyjemność w prowadzeniu innych do miejsca, w którym oni mogą doznać uwolnienia. Odkrywamy, że nie możemy Bogu lepiej wyrazić naszej wdzięczności,
jak poprzez docieranie do innych z miłością, która przemieniła nasze własne życie. Jakiego rodzaju osobą jesteśmy my sami? Czy jesteśmy kimś, kto jest gotów spotkać się z przykrościami i bólem, jaki przynosi nam życie? A może jesteśmy osobą pragnącą uwolnienia od tego bólu za wszelką cenę? Może jesteśmy podatni na zniewolenie, gdyż odrzuciliśmy wiarę, że jedynie Bóg zapewni nam satysfakcję i bezpieczeństwo? W każdym z nas drzemie ziarno uzależnienia. Każdy z nas chce zminimalizować swój ból. Każdy z nas chce w pełni kontrolować swój świat. Może winniśmy zapytać siebie, czy jest coś w naszym życiu, co nas nadmiernie zajmuje? Coś, od czego nie możemy się oderwać? Co zbyt mocno nas pochłania? Czy jest coś, czemu nie pozwolimy odejść, bo znaczy dla nas zbyt wiele? Jeśli tak, musimy być świadomi, że w niedługim czasie będziemy ofiarami niszczącego uzależnienia. Apostoł ostrzega. Uważajcie, aby żaden z was nie dał się uwieść przez grzech i nie popadł w zatwardziałość serca. Mężczyzna, który nie chce uznać, że praca po 14 godzin na dobę jest rzeczą niewłaściwą, wpędza się w pracoholizm. Kobieta, która zaprzecza, że nadużywanie alkoholu, jedzenia lub robienie zakupów jako sposobu na polepszenie swojego samopoczucia, wystawia się na niebezpieczeństwo uzależnienia. Jeśli znaleźliśmy się na krawędzi, to dla własnego dobra przyznajmy się do tego. Nasze uzależnienia są bożkami, które nie mają żadnego współczucia. Nie tylko wobec nas, ale wobec tych, których kochamy. Posłuchajmy Boga. Nie łudźcie się. Bóg nie pozwoli, by się ktoś z niego naśmiewał, a co człowiek zasiał, to samo i zbierać będzie. Jeśli ktoś sieje na gruncie grzesznej natury ludzkiej, ten zbierać będzie plon śmierci, a kto sieje na gruncie duchowym, ten zbierać będzie plon życia wiecznego. Wielu uzależnionych oczekuje, że Bóg natychmiast uwolni ich z niewoli nałogu. Niekiedy tak się dzieje. Jednak zazwyczaj ludzie wychodzący z uzależnienia toczą długą bitwę, w której jest wiele porażek. Pomimo tego Bóg nas nie potępia. Z niczym nie można porównać procesu przebaczenia i stopniowego uwalniania nas od egoistycznej miłości, która zostaje przemieniona na miłość szukającą dobra innych. Gdy tracimy nadzieję, gdy wiemy, że nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, gdy wiemy już, że nasze uzależnienie nam nie pomoże, Bóg chce napełnić nasze serce swoją niesamowitą łaską, która pomoże nam odnieść zwycięstwo. Tego Ci życzę. Słuchali Państwo programu Głos Ewangelii. Oto nasz adres. Skrytka pocztowa 484 00950 Warszawa. Do usłyszenia. Państwo programu Głos Ewangelii.
Jak wyjść z uzależnienia? To temat, który poruszymy w naszej dzisiejszej audycji. Przed mikrofonem Henryk Dedo. W 1935 roku Bill Wilson i dr Bob Smith założyli Stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików. Obydwaj dzięki stosowaniu biblijnych zasad uwolnili się od nałogu picia alkoholu. Swój sposób postępowania sprowadzili do 12-stopniowego programu, który według ich przekonania mógł być drogą prowadzącą do wyzwolenia również innych ludzi. Dzisiaj każde spotkanie anonimowych alkoholików rozpoczyna się od powtórzenia tych 12 kroków, które są streszczeniem tego, co oryginalnie napisali Bill Wilson i Bob Smith. Na całym świecie żyją miliony osób, które otrzymały pomoc dzięki temu programowi. Tych 12 kroków jest używanych w różnych grupach wsparcia, nie tylko w ruchu AA. Zechcemy zobaczyć, co Słowo Boże mówi nam o przezwyciężaniu uzależnień. Ktoś zdefiniował uzależnienie jako jakiekolwiek zachowanie, które wykonujesz automatycznie, bez intencji, by to uczynić. Jest to zachowanie, wobec którego jesteś bezsilny. Jeśli ciągle wybuchasz gniewem lub krzyczysz na dzieci, bez zamiaru, by to uczynić, to może być postrzegane w kategorii uzależnienia. Ktoś inny definiuje uzależnienie jako każde impulsywne, zwyczajowe zachowanie, które ogranicza twoją wolność. Apostoł Piotr mówi o uwikłaniu i opanowaniu przez grzech. Możemy kontrolować większość różnych sfer naszego życia, ale może być taka sfera, w której szczególnie jesteśmy kuszeni i pokonywani przez grzech. I zanim nie nauczymy się pokonywać tych złych przyzwyczajeń, będziemy zasmucali Ducha Świętego. Nasze świadectwo będzie pozbawione mocy, a życie – radości. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia złych przyzwyczajeń jest przyznanie się do własnej bezsilności. Pierwszy punkt ruchu A powiada: przyznajemy się, że jesteśmy w mocy alkoholu i nasze życie jest poza naszą kontrolą. Zobaczmy, co apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Pamiętajmy, że te słowa zostały napisane przez największego misjonarza. Nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Nie chcę powiedzieć, że apostoł żył w uzależnieniu, ale była w nim skłonność, by tak żyć. Zauważmy, że apostoł uznał, że ma problem. Ja nie jestem duchowym człowiekiem. Jestem jak niewolnik zaprzedany grzechowi. Nie ma mowy o przezwyciężeniu problemu, zanim nie uświadomisz sobie swojej własnej bezsilności wobec niego i również tego, że nie jesteś w stanie kontrolować sam siebie. Możesz być uzależniony od jedzenia. Masz taki apetyt, że nie potrafisz go kontrolować. Lub masz obsesję na punkcie swojego wyglądu i grozi ci anoreksja. W naszym kraju jest ponad 1,5 miliona ludzi uzależnionych od alkoholu. To oznacza, że przynajmniej 4-krotnie większa liczba ludzi jest bezpośrednio dotknięta skutkami ich nałogu. Czy w to wierzymy, czy też nie, w naszym kraju 6 milionów ludzi każdego dnia zmaga się z konsekwencjami picia alkoholu. Z pewnością są wśród ludzi, którzy mnie słuchają, osoby, które mają problem z alkoholem lub z narkotykami. Może gdzieś w samotności, z dala od oczu tych, którzy są tobie najbliżsi, zmagasz się z nałogiem. Zaprzeczasz temu, ale tego nie można ukryć. Jeśli mówisz, że tak nie jest, to tylko potwierdza to prawdę o twoim uzależnieniu. Może jesteś uzależniony od pornografii lub w sferze seksualnej. Psycholodzy powiadają, że do tego rodzaju uzależnienia jest się nam najtrudniej przyznać. Pornografia jest dzisiaj tak łatwo dostępna. Być może uważałeś, że masz to już za sobą, ale zobaczyłeś kolejne zdjęcia i znowu popłynąłeś. Są ludzie, których nazywamy pracoholikami. Być może dla ciebie brzmi to jak komplement, ale w rzeczywistości jest to obsesją. Są ludzie, którzy od wielu lat nie wyjechali na wakacje, bo szkoda im czasu. Drugą ekstremą jest lenistwo. Ludzie tracą wszelkie zainteresowanie pracą. Marnują kolejne godziny, dnie, tygodnie swojego życia. Apostoł w liście do Tymoteusza powiada: przyzwyczajają się do próżnowania, chodzą po domach. Wędkarstwo, sport, samochody mogą stać się obsesją. Są tacy fani piłki nożnej, którzy nie opuszczą żadnego spotkania. Nieważna jest rodzina, praca, kościół, liczy się tylko jedna rzecz. Są tacy, których życie kręci się jedynie wokół koszykówki.
Ktoś może powiedzieć, oni są fanami koszykówki. Nie, ci ludzie są uzależnieni. Może być uzależniony od robienia zakupów, aerobiku, gier komputerowych, kina, muzyki. Salomon powiada, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Dlaczego z taką łatwością ukrywamy nasze grzechy? Dlaczego tak trudno jest je nam wyznać? Myślę o dwóch powodach. Po pierwsze, chcemy zachować dla siebie przyjemność. Lubimy te ekscytujące uczucie, które towarzyszy nam, gdy wchodzimy po raz pierwszy w grzech. Wiemy, że sprowadzi to w końcu problem, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi zrezygnować. Lubimy ten dreszczyk przyjemności, to uczucie przygody. Gdybyś uznał swój problem, to musiałbyś z tego zrezygnować, a na to jeszcze nie masz ochoty. Drugim powodem, który powstrzymuje nas przed uznaniem naszego uzależnienia, jest nasza duma. Salomon powiada, za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Duma próbuje przymykać oko na nasze słabości. Udajemy, że nie ma problemu. Dla innych sprzedajemy bardzo pozytywny obraz siebie. Udajemy, że wszystko u nas jest w porządku. My wiemy, jak się idzie przez życie. Cytuję z tej samej księgi. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Apostoł Paweł był wystarczająco pokorny, aby powiedzieć, zmagam się z grzechem w moim życiu. Apostoł również zdawał sobie sprawę z konsekwencji. Bo w głębi serca przyjmuję prawo Boże, dostrzegam jednak w swojej cielesnej naturze inne prawo. Walczy ono z prawem rozumu i poddaje mnie prawu grzechu, które rządzi moją cielesną naturą. Chcę być szczery. Gdy zgadzam się na grzech, to wewnątrz mnie toczy się wojna. I w końcu odkrywam, że jestem jak człowiek uwięziony. Rezultatem mojego przyzwolenia, mojej zgody na grzech jest to, że staję się jego niewolnikiem. Są cztery konsekwencje pozostawania w grzechu, w uzależnieniu. Po pierwsze, odczuwasz strach. Pamiętamy opis grzechu Adama? Bóg przychodzi i pyta, Adamie, gdzie jesteś? Adam odpowiada, bałem się i dlatego się ukryłem. Im więcej grzeszysz, tym bardziej próbujesz ukryć się przed Bogiem. Boisz się, unikasz kościoła, nie czujesz się godny, by tam być. Unikasz innych chrześcijan. Boisz się, że zobaczą coś, co próbujesz ukryć. Była kobieta, która nagle przestała chodzić do kościoła. Ludzie z tej wspólnoty odwiedzili ją, była bardzo zaskoczona. W pośpiechu wpuściła ich do gościnnego pokoju i wyczuli zapach papierosów. Nagle jedna z firan zaczęła się palić. Wrzuciła za kanapę niedopałka. Myślała, że jak inni ludzie dowiedzą się o jej problemie, to ją odrzucą, nie będą jej lubili, nie będą jej szanowali. Myślimy, że ludzie nas odrzucą, odepchną, potępią, jeśli tylko dowiedzą się, jakimi jesteśmy tam w środku. Tak więc próbujemy się zabezpieczyć i wchodzimy do takiego kokonu, w którym próbujemy się schować przed innymi. Nie pozwalamy, aby inni się do nas zbliżyli. Kończy się tym, że jesteśmy osamotnieni, wyizolowani, przestraszeni. Drugą konsekwencją trwania w grzechu, w uzależnieniu, jest frustracja. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, sam nie wiem, co robię. Później dodaje, nędzny ja człowiek. Możemy wielokrotnie ponawiać próby rozstania się z tym zniewoleniem, złym przyzwyczajeniem. Czynisz obietnicę sobie i innym, że wreszcie z tym skończysz. Możesz płakać nad tym, ale upływa kilka dni, pojawia się pokusa i znowu jej ulegasz. A może w czasie Wieczerzy Pańskiej pochylasz głowę i mówisz, Boże, przebacz mi. Aż w pewnym momencie odkrywasz, że modliłeś się o tę samą rzecz wielokrotnie i nigdy nie dotrzymałeś słowa. Pytasz, jak długo będzie mi to przebaczał? Jesteś sfrustrowany samym sobą, że sam nie potrafisz zrezygnować ze zła. Dawid nazywany jest w Piśmie Świętym mężem według serca Bożego, ale w Psalmie 32 wyraża swoją frustrację dotyczącą swojego grzechu. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Trzecią konsekwencją uzależnienia jest wyczerpanie. Ten sam psalmista mówi. We dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Najbardziej wyczerpującą rzeczą w naszym życiu jest ciągłe udawanie, nieszczerość, ciągła gra. Udawanie, że wszystko jest w porządku, jest niesamowicie wyczerpującym zajęciem. Gdy przez cały dzień musisz ciągle grać, jesteś kompletnie wyczerpany. Thank you.
czwartą konsekwencją uzależnienia jest upadek. W końcu przegrywasz. Salomon powiada: kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Ostatecznie twoje uzależnienie ciebie zniszczy. Możesz uciekać przed nim, możesz mu zaprzeczać, możesz udawać, że go nie ma, możesz utrzymywać, że potrafisz je kontrolować, ale ostatecznie Biblia powiada, że twój grzech znajdzie ciebie. Słyszałem o człowieku, którego policja zatrzymała za przekroczenie dozwolonej prędkości. Kierowca natychmiast powiedział policjantowi: panie sierżancie, ja jechałem z dozwoloną prędkością, ja jestem bardzo ostrożnym kierowcą i nigdy nie przekraczam dozwolonej prędkości. A jego żona mówi: tak, on przekroczył prędkość, już od godziny jedzie jak szaleniec. Z pewnością jechał za szybko. Policjant zwraca się do kierowcy: widzę, że nie ma pan zapiętych pasów. A kierowca na to: ja zawsze mam zapięte pasy. Gdy pan szedł do mojego samochodu, musiałem sięgnąć po dokumenty i odpiąłem pasy. Jestem ostrożnym kierowcą i nigdy nie jeżdżę bez zapiętych pasów. A oficer pyta: proszę pani, czy to jest prawdą? Nie, on nigdy nie zapina pasów. I w tym momencie kierowca odwrócił się do swojej żony i uderzył ją kilkakrotnie. Wtedy policjant zapytał ją: proszę pani, czy pani mąż zawsze tak z panią rozmawia? Nie, tylko wtedy, gdy jest pijany. Twój grzech znajdzie ciebie. Jeśli ty się z tym nie zdradzisz, odkryje to ktoś inny. Nie, nie muszę już obawiać się, bo moim panem jest Jezus. Tak nadzieję swoją kładę w nim i moją ufność. Nie, nie muszę już obawiać się, bo moim Panem jest Jezus. Tak, nadzieję swoją kładę w Nim i moją ufność. Jedna jest tylko droga, dana od Ojca. Boży Syn, wołaj, wołaj, dziś wzywaj Jego imienia. Tak jak kiedyś i dzisiaj on odpowiada, więc z ufnością do nieba wznieś swój głos. Nie, nie muszę już obawiać się, bo moim Panem jest Jezus. Tak, nadzieję swoją kładę w Nim i moją ufność. Nie, nie muszę już obawiać się, bo moim Panem jest Jezus. Tak, nadzieję swoją kładę w Nim i moją ufność. Jedna jest tylko droga, dana od Ojca. Boży Syn, wołaj, wołaj, dziś wzywaj Jego imienia. Tak jak kiedyś i dzisiaj On odpowiada, z radością do nieba wznieś swój głos. Nie, nie musisz już obawiać się, bo twoim Panem jest Jezus. Tak, nadzieję swoją połóż w Nim i swoją ufność. Nie, nie musisz już obawiać. Do podjętego przez nas dzisiaj tematu związanego z uzależnieniem powrócimy w naszej kolejnej audycji. A dzisiaj żegnamy się już z Państwem. Do usłyszenia.
słuchacie Państwo programu Głos Ewangelii. W naszym poprzednim programie mówiliśmy o uzależnieniu. Dzisiaj wracamy do tego tematu. Z wysoka zesłał ogień do moich kości i on przeniknął je. Rozciągnął sieci na moje nogi, zawrócił mnie. Spustoszył mnie, uczynił na zawsze chorym. Mocno ściągnięte jest jarzmo moich grzechów, jego ręką związane. Włożone zostało na moją szyję. Załamała się moja siła. Pan wydał mnie w ręce tych, którym nie mogę sprostać. Szatan powoli rozciąga nić grzechu wokół naszej szyi, aż uprzędzie z niej silne jarzmo. Uczyni z nas niewolników. Przysłuchajmy się tej liście. Znakomity piłkarz argentyński Maradona, gwiazda koszykówki Magic Johnson, wspaniały wokalista Elvis Presley, znakomity gitarzysta Jimi Hendrix, gwiazda światowego kina Marilyn Monroe. Wszyscy ci ludzie odnosili niesamowite sukcesy w jednej dziedzinie swojego życia, ale utracili swoją reputację, zdrowie, pozycję, a niekiedy i swoje życie, dlatego że była inna część ich życia, której nie potrafili skontrolować. Było nim uzależnienie, a tego nie można skontrolować. Konsekwencje tych uzależnień zniszczyły ich. Apostoł Paweł uznaje istnienie problemu, uświadamia sobie konsekwencje i akceptuje, uznaje swoje ograniczenia. Świat, w którym żyjemy, powie nam, że my mamy moc, dzięki której możemy kontrolować swoje życie. Psycholodzy, psychoterapeuci powiedzą ci: musisz uwierzyć w siebie, musisz zdać sobie sprawę z mocy, która drzemie w tobie. Możesz wszystkiego dokonać, jeśli tylko będziesz tego odpowiednio mocno pragnął. Reklamy powiedzą nam: po prostu zrób to. Ty jesteś kapitanem swojego życia. Ty jesteś swoim własnym mistrzem. Jesteś kowalem swojego szczęścia. Apostoł powiada, że on nie ma mocy, by samemu pokonać grzech. Posłuchajmy. Prawo jest dobre, bo pozwoliło mi zobaczyć, czym jest grzech. Ale z drugiej strony to samo prawo zachęca mnie do spróbowania grzechu. Tak samo jak napis świeżo malowane zachęca mnie, prowokuje do dotknięcia pomalowanej powierzchni. I dalej apostoł mówi: wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. W członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. On przyznaje się do swojej bezsilności w samodzielnym pokonaniu problemu. Prowadzimy walkę z trzema żywiołami, które próbują nas pokonać: światem, ciałem i diabłem. Świat, w którym żyjemy, wywiera na nas nieprawdopodobną presję i ulegamy jej, bo chcemy być zaakceptowani. Wewnątrz nas jest ciągle obecna nasza stara natura, która sprzeciwia się Bogu. Apostoł mówi, że w nim, to znaczy w jego ciele, czyli grzesznej naturze, nie mieszka dobro. Jest trzeci przeciwnik: diabeł i jego demony, które robią wszystko, by nas zniszczyć. To są potężne moce. I my sami sobie z nimi nie poradzimy. Pamiętam, jak Szymon Piotr przeliczył się, gdy utrzymywał, że on nigdy nie zaprze się Jezusa? Znalazł się na dziedzińcu pałacu najwyższego kapłana, tej nocy, w której Jezus został aresztowany. Grzał się wokół ogniska razem z wrogami Jezusa. Był otoczony przez wrogi mu świat. Gdy został zapytany o to, czy jest uczniem Jezusa, wyparł się tego trzykrotnie, zanim uświadomił sobie, że w ogóle to zrobił. Szatan pokonał go jak muchę. Możesz mówić sobie: jestem człowiekiem z mocnym charakterem. Wiem, jak utrzymać samodyscyplinę. Zaprzestanę, zrezygnuję z niebezpiecznych rzeczy, kiedy tylko będę tego chciał. Ale prawda jest inna. Nie potrafisz tego zrobić.
Walczymy z mocami, które są od nas silniejsze. Potrzebujemy pomocy. I tylko Bóg może jej nam dostarczyć. Apostoł powiada: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale później dodaje: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu możemy zwyciężać. Ojciec obserwował przez okno swojego małego synka, który próbował wyjść z piaskownicy. Ale mały chłopiec nie miał wystarczająco dużo siły, by wznieść się tak wysoko, by wyjść. Czując frustrację synka, ojciec wyszedł na podwórko i powiedział: synu, nie użyłeś całej swojej siły, jaką masz. Mały chłopiec odpowiedział: nie, tato, ja próbowałem robić to z całych moich sił. Ojciec powiedział: nie, synu, ty nie użyłeś całej siły, jaką masz. Nie zawołałeś mnie. Psalmista mówi: grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: wyznam występki moje Panu. Wtedy ty odpuściłeś winę grzechu mego. Gdy przychodzimy do Boga mówiąc: nie mam mocy, uświadamiam sobie moją bezradność, potrzebuję Twojej pomocy. Wtedy On przychodzi, by przebaczyć nam naszą przeszłość poprzez krew Jezusa Chrystusa. On przychodzi do nas poprzez moc Ducha Świętego, aby wyposażyć nas do nowego życia. Niezależnie od tego, jak wysoko potrafisz skoczyć, do księżyca nie doskoczysz. Potrzebujesz rakiety. Niezależnie od tego, jak dobrze pływasz, oceanu nie przepłyniesz. Potrzebujesz statku. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś inteligentny, zdecydowany, opanowany, wykształcony, sam grzechu nie pokonasz. Potrzebujesz tego, co apostoł nazywa zamieszkującym w tobie Duchem Świętym. Gdy moc Ducha Świętego jest obecna w twoim życiu, możesz powiedzieć: wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Musisz z pokorą przyznać się przed Bogiem do swojej bezsilności. Korzeniem wszelkiego grzechu, korzeniem wszelkich nawyków, złych przyzwyczajeń, uzależnień jest nasze skoncentrowanie się na sobie, czyli egoizm. Ja chcę kontrolować moje życie. Ja chcę kontrolować moją rodzinę. Ja chcę kontrolować okoliczności mojego życia. Ja chcę być tym, kto decyduje. Ale chrześcijanin jest osobą, która mówi: Panie, nie mogę i nie potrafię kontrolować tych rzeczy. Rezygnuję z własnego przywództwa. Chcę, byś Ty kontrolował moje życie. Jest to pierwszy krok prowadzący do uwolnienia. Uwolnienia od tego, co Cię zniewala. Pan Bóg nie potrzebuje naszej pomocy, by kontrolować wszechświat. On rządzi. On chce rządzić również i w Twoim życiu. Gdy jesteśmy gotowi uznać Jego autorytet, Jego wolę, dokonujemy pierwszego kroku w kierunku swojego uwolnienia. Od nałogu, który nas zniewala. Droga prowadząca do uwolnienia nie jest łatwa, ale jest możliwa. Dlaczego nie miałbyś wejść na nią dzisiaj? Uznaj swoją bezsilność niezależnie od tego, kim jesteś. Chciałbym, abyś teraz w swoim umyśle konkretnie określił, nazwał grzech, który cię pokonuje. Może nie jest to uzależnienie, ale wiesz, że to bardzo negatywnie na ciebie oddziaływuje i może zniszczyć twoje życie i twoje relacje. Zechcesz uczciwie przypatrzyć się konsekwencjom tego, co ten grzech już uczynił lub uczyni w twoim życiu? Możesz przez chwilę pomyśleć o tym, jak bardzo ta rzecz rani najbliższe ci osoby? Jak niszczy twoje chrześcijańskie świadectwo? Zdecydujesz się uznać swoje ograniczenia? Przecież w przeszłości i tak nie potrafiłeś tego kontrolować i nie będziesz tego potrafił robić w przyszłości. Przyjdziesz w pokorze do Boga, prosząc Go o pomoc? On obiecał: tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Pewna kobieta w czasie I wojny światowej straciła swojego męża i syna.
Po zakończeniu wojny żyła w depresji i zgorzknieniu. W najbliższym sąsiedztwie mieszkała rodzina, która miała 5 synów i wszyscy przeżyli czas wojny. To jeszcze zwiększało to cierpienie. Pewnego dnia ta kobieta miała sen. Przyszedł do niej anioł i powiedział, że może pokazać jej 10 minut życia jej syna. Zapytał, jaki moment chciałabyś zobaczyć. Czy te chwile, gdy jako niemowlę spokojnie spał w twoich ramionach? A może chciałabyś zobaczyć ten moment, gdy zaczął stawiać swoje pierwsze kroki, przytrzymując się twojej spódnicy? A może ten dzień, gdy po raz pierwszy poszedł do szkoły? A może ten dzień, gdy poszedł do wojska, był tak dumny ze swojego munduru? Matka pomyślała przez chwilę i powiedziała, chcę go zobaczyć, ale nie w żadnej z tych sytuacji. Myślę, że najbardziej chciałabym zobaczyć ten moment, gdy poprosił mnie o coś, a ja mu odmówiłam. Ciągle nalegał na zmianę mojej decyzji. Gdy nie ustąpiłam, zaczął tupać nogami, krzyczeć, ja cię nienawidzę, ja cię nienawidzę, nie lubię cię, ucieknę od ciebie. Powiedziawszy to, wybiegł do ogrodu. Gdyż ochłonął ze swojego gniewu, powoli, ze spuszczoną głową, z łzami ściekającymi po policzkach, podszedł do matki, objął ją swoimi małymi ramionami i drżącymi ustami powiedział: mamo, przepraszam, byłem niegrzeczny. Już tak nie będę robił. Kocham cię. Chcę, byś mnie przytuliła. Chcę, byś pokazał mi ten moment. Chcę, by znalazł się blisko mnie. Chcę ponownie usłyszeć jego mocno bijące serduszko z powodu żalu i miłości. To w nim lubię najbardziej. Podejrzewam, że Bóg jest najbliżej nas nie wtedy, gdy odnosimy jakieś szczególne sukcesy, gdy ludzie nas podziwiają, ale wtedy, gdy z pokorą przychodzimy do Niego mówiąc: Boże, zgrzeszyłem. Nie mogę tego sam zmienić. Kocham Cię. Potrzebuję Twojej pomocy, Twojego przebaczenia. Psalmista mówi: bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Czy dzisiaj wejdziesz na drogę prowadzącą do uwolnienia poprzez pokorne wyznanie? Panie, jestem bezsilny. Potrzebuję Ciebie. Chcę Twojej pomocy. Ja wiem, że jestem grzeszny, tyle we mnie winy. Wiem, że tylekroć Twa łaska próżno na mnie czeka. I gdy budujesz ze mnie wieże swojej chwały, krzyżuję Twoje plany, a od Ciebie uciekam. Często jestem jak dziecko, strasznie nierozumne, wiążące Twoje ręce upiornym niechceniem. Lecz Ty niezmordowany, łaski wszechogromne, ślesz do mnie i uprzedzasz nowe pojednanie. Niezmordowany, łaski przeogromne, szesz do mnie i uprzedzasz nowe pojednanie. I przychodzisz w powrotach i dniach nienazwanych, wybawienie mnie skargą, lecz otwarciem dłoni, otwarciem dłoni. Ciepła i co dzień łaskawsze, aż cały dam się objąć uścisk przebaczenia. Zrozumiem i rozkocham się w Tobie, w Tobie na zawsze. Słuchali Państwo programu Głos Ewangelii z Warszawy.
Słuchacie Państwo programu Głos Ewangelii. Zapraszam do wysłuchania reportażu zatytułowanego Chciałem być wolnym człowiekiem. Człowiek. Wychowałem się w rodzinie, można powiedzieć, porządnej, w której nie nadużywało się alkoholu, a więc ten problem uzależnienia alkoholu nie był mi znany. Było mi to coś obcego. Moje marzenia jako młodego człowieka to skończyć przede wszystkim szkołę, zdobyć jakieś wykształcenie, aby później móc osiągnąć dobrą pracę. Marzeniem też było założyć rodzinę, a więc poznać kobietę, dziewczynę, ożenić się, założyć rodzinę. I takie były moje marzenia. I w początkowym etapie mojego życia to wszystko się realizowało. Skończyłem szkołę podstawową, później skończyłem technikum, zdałem maturę i podjąłem pracę. Na początku pracowałem jako technik budowy, później już jako kierownik. A jeszcze wcześniej w szkole poznałem swoją przyszłą żonę, poznałem dziewczynę, którą pokochałem, ożeniliśmy się. I właściwie widziałem, że moje plany, moje marzenia, które miałem w przeszłości, zaczynają się realizować. A więc byłem szczęśliwy. Po prostu widziałem, że to, co chciałem osiągnąć w swoim życiu, to osiągam. Urodziła nam się pierwsza córka, później urodziła nam się kolejna, druga córka. Ja już pracowałem jako kierownik budowy w PBR-olu i tam właściwie po raz pierwszy, można powiedzieć tak, spotkałem się z ludźmi, którzy pili alkohol i tam również chciałem być do tych ludzi podobny, a więc byli to ludzie ode mnie starsi, którzy również zajmowali pewne stanowiska. Chciałem być do nich podobny, a więc przebywałem bardzo dużo czasu z nimi. Zacząłem pić. Później coraz częściej przyjeżdżałem do domu pijany. To niepokoiło oczywiście moją żonę, ale zawsze tłumaczyłem, że po prostu jest to wynikiem pracy, wynikiem tego, co robię, a więc muszę... To nie jest to jakieś niebezpieczeństwo dla naszego domu, ale po prostu tak wygląda życie. Później, kiedy zwolniłem się z pracy, ponieważ założyłem swój zakład prywatny, już częściej zaglądałem do kieliszka, już coraz częściej piłem i wówczas również tłumaczyłem to uzależnienie tym, że materiały, które muszę załatwiać, pracę, którą muszę załatwiać, odbiory robót, to wszystko oparte jest na alkoholu. I tym tłumaczyłem moje zachowanie. Oczywiście z początku wyglądało to bardzo niegroźnie, ale po pewnym czasie zaczęło to niepokoić moją żonę, zaczęło to niepokoić moją rodzinę i zaczęto mi zwracać uwagę, że jednak za dużo piję. Były sytuacje, kiedy coraz częściej zdarzało mi się nie przyjść nawet na noc do domu. Dużo czasu spędzałem grając w karty, ale ja tłumaczyłem to, że jestem sam, który utrzymuje rodzinę, a więc w pewnym sensie rodziny nie okradam. Tak wygląda życie dzisiaj w społeczeństwie, że jeżeli się coś chce mieć, trzeba też pić. Po prostu tak byłem okłamywany i tak żyłem. Thank you.
Po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że jednak to uzależnienie coraz bardziej mnie wciąga, że coraz mniej już panuje nad tym, że coraz częściej chcę pić, coraz częściej mam mniejsze okresy, kiedy nie piję, od tych, które piję, a więc częściej jestem człowiekiem pijanym. I zobaczyłem, że to również odbija się na mojej rodzinie. Nie mam miłości do swojej żony, nie mam miłości do swoich dzieci. Gdzieś to wszystko zaczynam zatracać. I to również zaczęło mnie niepokoić. I postanowiłem, że będę musiał skończyć z alkoholem. I chciałem skończyć. I robiłem sobie takie przerwy. Pamiętam jedną przerwę, którą miałem najdłuższą, to było niespełna 3 miesiące. Później już nigdy takiej przerwy nie osiągnąłem. Były one coraz krótsze. Po pewnym czasie zobaczyłem, że nie jestem w stanie wytrzymać już nawet tygodnia bez alkoholu. I widziałem, jak alkohol niszczy moją rodzinę, że już mamy coraz mniej kontaktu z sobą. I praca, którą wykonywałem, również zaczyna mi jak gdyby wymykać się z rąk. Coraz mniej zleceń, coraz mniej dobrze wykonanej pracy. To widziałem, że po prostu kończę siebie, kończę właściwie w bardzo przykry sposób. To nie było moim marzeniem kiedyś. Nigdy nie myślałem o tym, że będę człowiekiem uzależnionym od alkoholu. Zresztą to nie było w zasięgu moich marzeń. Chciałem być człowiekiem wolnym. Naprawdę chciałem powrócić do takiej wolności od alkoholu. Chciałem być człowiekiem zupełnie wolnym. I zmagałem się. I im bardziej się zmagałem, im bardziej chciałem być człowiekiem wolnym, tym większe porażki ponosiłem w swoim życiu. W pewnym momencie moja żona nie wytrzymała, chciała popełnić samobójstwo. Ja kilkakrotnie już też myślałem o próbie samobójczej ze względu na to, że wstydziłem się patrzeć na swoją przyszłość. Nocami, kiedy się budziłem, było mi bardzo źle. Często naprawdę płakałem. Chciałem, już tam przyrzekałem sobie, że już rano, kiedy się obudzę, nie będę pił. Ale kiedy tylko wstałem, to moje kroki pierwsze kierowałem do miejsca, gdzie mogłem się zaopatrzyć w alkohol, aby znowu pić, aby później cały dzień spędzić na alkoholu. I moje ostatnie takie 2,5 roku, to było praktycznie każdego dnia byłem pijany. I to był koszmar. Koszmar dla całej naszej rodziny. W pewnym momencie, kiedy wysiadłem z autobusu, byłem wówczas pijany, spotkałem 2 młodych ludzi, którzy podeszli do mnie i otrzymałem zaproszenie na ewangelizację. Jako człowiek, który co niedzielę chodziłem do kościoła, tak naprawdę nie wiedziałem, co znaczy słowa ewangelizacja, co znaczy to, na co zostałem zaproszony. Ale na tym zaproszeniu przeczytałem, że Jezus Chrystus jest w stanie uwolnić mnie z mojego uzależnienia, jest w stanie dać mi wolność. I bardzo, bardzo chciałem przyjść na tą ewangelizację. Postanowiłem, że na pewno przyjdę. I po tygodniu, kiedy miała się odbyć ta ewangelizacja, przyszedłem. Przyszedłem i zacząłem słuchać świadectw innych osób, którzy również mieli podobny problem jak ja. I w ten czas zobaczyłem jak gdyby takie światło nadziei, że coś może zmienić się w moim życiu. Na drugi dzień, kiedy przyszedłem na ewangelizację, wziąłem z sobą swoje dzieci, aby im pokazać, że nie jest dla nas rozwiązanie, że jest wyjście z naszej tragedii, którą przeżywamy. I pamiętam, przyszedłem wówczas z 3 córeczkami swoimi. Zaczęliśmy słuchać. Ja oczywiście też nie byłem jeszcze trzeźwy, bo to był czas, gdzie jeszcze też piłem. Wiele osób przyglądało się mi, bo niektórzy śmiali się ze mnie, kiedy tam szedłem. Ale ja po prostu chciałem być człowiekiem wolnym. Ja wiedziałem, że jeżeli nie skorzystam z tej jak gdyby ostatniej szansy dla swojego życia, stracę wszystko, co miałem.
ale cały czas słuchałem i wierzyłem coraz bardziej w to, że Jezus może dać mi wolność. I kiedy przyszedłem w ostatni dzień ewangelizacji, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, kiedy ludzie, którzy prowadzili tę ewangelizację, modlili się o mnie, abym był człowiekiem wolnym, po 2 tygodniach zorientowałem się, że minęło 2 tygodnie, a ja nie byłem ani raz na piwie, ani raz nie wziąłem kieliszka alkoholu. Moje życie było wolne od tego uzależnienia. Było to dla mnie wielkim szczęściem, wielką radością, ponieważ tak naprawdę, chociaż słuchałem tych świadectw, to wydawało mi się, że nigdy nie będę człowiekiem wolnym, że moje uzależnienie jest ponad to, co oni mówią, ponad to uwolnienie, ponieważ dla mnie Bóg zawsze był gdzieś bardzo daleko, gdzieś daleko, który nie interesuje się indywidualnym moim życiem. Ale kiedy po tych 2 tygodniach wolności od alkoholu uświadomiłem sobie, że rzeczywiście jest to coś ponadnaturalnego w moim życiu. Mi od 2,5 roku nie zdarzyło się mieć takiej przerwy. Uwierzyłem, że Jezus zaingerował w moje życie. I dzisiaj prawdopodobnie, gdybym wówczas nie zaufał Jezusowi, gdybym nie wykorzystał tej szansy, którą otrzymałem, dzisiaj prawdopodobnie nie żyłbym. Prawdopodobnie nie wytrzymałbym presji psychicznej, ale mówię, dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj naprawdę jestem innym człowiekiem. Dzisiaj minęło 7 lat od tego czasu. Jestem człowiekiem wolnym. Nie muszę myśleć o alkoholu, nie muszę uciekać od alkoholu, ponieważ nie walczę z nim. Ja po prostu nie mam pragnienia, aby go pić. Jest mi on obojętny. Jest to coś, co stanowi coś zupełnie obojętnego w moim życiu. Pomagam ludziom, którzy właśnie mają podobny problem, a więc pracuję w ośrodku dla ludzi uzależnionych od alkoholu w Janowicach Wielkich. Wiem, jak wielkim uzależnieniem jest alkohol i wiem, jak wielkie tragedie przeżywają ludzie, którzy są związani z tym nałogiem. Również mam miłość do tych ludzi, ponieważ wiem, że nie jest tak, jak często myślałem o ludziach, którzy piją. Wydawało mi się, że piją dlatego, że chcą pić. Gdyby nie chcieli pić, to by nie pili. Ale często jest tak, że człowiek nie chce pić, ale musi. I dlatego chcę im pomagać, chcę im pokazać drogę wyjścia, uwolnienie, które może dać im Jezus. Myślę, że ludzie, którzy chcą być wolni, którzy chcą odnieść w swoim życiu zwycięstwo nad uzależnieniem, w którym są, mogą to osiągnąć w podobny sposób, jak ja to osiągnąłem. Dzisiaj jestem człowiekiem szczęśliwym. Jestem razem z żoną, z trójką dzieci. Nasze małżeństwo zostało zachowane, chociaż tak naprawdę nikt nam już nie dawał większych szans na to, że przetrwamy razem jako małżeństwo. Ja też w to nie wierzyłem, że będziemy razem. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi. Dzisiaj naprawdę mam za co dziękować Bogu. Za to, że moje życie się zmieniło. Moje dzisiejsze życie zupełnie inaczej wygląda, jak wyglądało kiedyś. I naprawdę za to dziękuję Bogu. Słuchali Państwo programu Głos Ewangelii z Warszawy.